Witam serdecznie. Dzisiejszy poradnik jest uzupełnieniem poradnika pod tytułem Wirtualny spacer. Tam omówiłem zagadnienie ruchu kamery śladem ścieżki utworzonej przez krzywą. Teraz chciałbym temat co nieco rozszerzyć i pokazać, jak działa kamera związana przez obiekt pozorny. Właśnie takie związanie pozwoliło mnie na wykonanie wizualizacji projektu pod tytułem Samochód. Zaczynam. Na scenę importuję krzywą, tym razem krzywą cykliczną. Oczywiście rozdzielczość krzywej zwiększę do maksimum. W trybie edycji nadam krzywej indywidualny kształt. Krzywą typu 3D powyginam względem wszystkich osi układu współrzędnych. Teraz zaznaczę jeden z węzłów krzywej i ustawię tam kursor. Kolejnym krokiem będzie import kamery na scenę w widoku frontalnym. Teraz zaznaczam kamerę i shiftem do zaznaczenia dodaję krzywą. Ctrl plus P i opcja podążaj za ścieżką. Odtwarzam animację. Kamera krąży dookoła krzywej. Powiększam limit animacji do 250 klatek. Porządkuję obiekty na scenie. Na warstwę pierwszą wstawiam obiekt pozorny. Wyświetlam warstwy z kamerą i warstwę z obiektem pozornym. Zaznaczam kamerę i shiftem do zaznaczenia dodaję obiekt pozorny. Ctrl plus T. I opcja śledzenie celu ograniczone. Od teraz kamera śledzi obiekt pozorny. Teraz może odpalę animację. Kamera podąża śladem ścieżki i przy okazji śledzi ruch obiektu pozornego. Ciekawa zależność. Właśnie takie współdziałanie krzywej i obiektu pozornego pozwoliły stworzyć interesujący efekt ruchu kamery według zaplanowanego toru. Obiekt pozorny wymusza automatycznie stałą orientację kamery na samochód. Super efekt. Dziękuję za uwagę.